Was wszystkich serdecznie i dzisiaj Wam powiem, co mi się najbardziej przydało w okresie od 0 do 3 miesięcy u mojego Leona. To nie będą takie oczywiste rzeczy jak wózek, jakieś pioszki czy coś takiego. To już są bardziej takie rzeczy wymyślne, bym powiedziała. I postaram się je umieścić od najlepszych rzeczy do rzeczy takich niekoniecznych, ale takich, które mi się super ekstra sprawdziło. Mówię ci chodzą na to, że na łóżku śpi mój szkrab i chcę tam co chwilę zerkać, czy żyje, czy nie żyje. I ile mam tych rzeczy? Już liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Może coś jeszcze sobie przypomnę. I tak, zacznę od laktatora. To była rzecz, którą ja tak naprawdę używałam codziennie, w dzień przez, o ile się nie mylę, półtora miesiąca, tego pierwszego. Ze względu na to, że po prostu było u mnie z laktacją ciężko. Leon urodził się z niską wagą urodzenia, nie miał siły wszystkiego wypić, więc musiałam odciągać to mleko i dawać mu w butelce. Całą historię moją laktacyjną podlinkuję, nie było zbytnio fajne. Więc jeśli macie problemy właśnie z karmieniem piersią, czy z jakiegoś powodu nie możecie karmić piersią lub nie chcecie karmić piersią, to laktator po prostu to jest wybawienie, naprawdę wybawienie. Ja odciągałam sobie bez problemu tym modelem, to jest firma Madela, model Swing. To jest akurat na jedną pompeczkę, ale można kupić na dwie, także możecie sobie przystawić jednocześnie dwie buteleczki. Do tego możecie sobie dokupić stanie taki specjalny, który te buteleczki trzyma i albo sobie siedzicie podłączenie do kontaktu na kanapie i nic nie musicie trzymać, on sobie odciąga. Albo możecie sobie kupić akumulatorki, wsadzić baterię, wsadzić zapasek i po prostu chodzić z tym laktatorem. Ja mam pojedynczy laktator, sobie wygodnie siedziałam na kanapie, odciągałam. Używałam bardzo starej wersji Madeli z wypożyczalni szpitalnej i po prostu to była wielka kobyła, bardzo głośno, co prawda super odciągała mleko, nie miała żadnego problemu, ale po prostu była wielka, głośna, nieporęczna kobyła. To się super ekstra sprawdza, nie jest aż takie drogie. W Empiku kupiłam, co zabawne, w Empiku kupiłam za 400 coś złotych. Bez najmniejszego problemu, super ekstra mi się sprawdzało i naprawdę do tej pory go używam, właśnie od czasu do czasu odciągam sobie mleko, żeby Leon jak zostaje z kimś albo w nocy, kiedy mój mąż czuwa, wypijał moje mleko, a nie mieszankę. I to jest bardzo fajna sprawa, jeśli właśnie, jak tak jak powiedziałam, ma się problemy laktacyjne. Kolejną rzeczą, która u mnie się super ekstra sprawdziła i do tej pory mi się sprawdza, właśnie z tej pierwszej przyczyny, że musiałam odciągać mleko, to jest butelka. I to jest akurat szklana butelka firmy Born Free. I ja właśnie szukałam specjalnie szklanej butelki. Dwie butelki w zestawie też w Empiku chyba znalazłam za, nie chcę skłamać, 60 zł razem z przesyłką. Niestety to jest silikon, co prawda bez PBA. Ale dobrze to pamiętam, że to jest PBA. No niestety plastik, ale no, nic innego jakby nie mam w zestawie. Mi zależało najbardziej na szkle, ze względu na to, że pod wpływem czasu nic się z butelką nie dzieje. Jak plastik Wam może zesztywnić, popękać, przebarwić się, tak jak ten już się przebarwił przez zmywarkę, to ze szkłem się nic nie stanie i też jak mleko albo woda bardzo długo stoi, to nie przysiąka tą chemią z plastiku. Nieważne, czy mówią, czy to jest BPA, czy free, czy nie, to trudno temu zaufać, a w szkle, w butelce on o wiele dłużej stoi, czy podgrzewa, czy coś takiego, niż przepływa przez ten plastik. Więc to jest akurat numer jeden, czyli ma bardzo powolny odpływ, spływ, że dziecko się nie krztusi i musi się napracować, żeby wypić z butelki, czyli ćwiczy mięśnie buzi, do tego ma odpowietrze, że się butelka nie zasysa, co prawda to dosyć kiepsko działa, ale my się już nauczyliśmy z tym pracować i jakoś sobie nie wyobrażam, żeby mieć inną butelkę, gdzie my mieliśmy inne dwie butelki, jedną dostaliśmy, chyba dwie dostaliśmy i żadna nam się nie sprawdzała, były plastikowe i żadna nam się nie sprawdzała, a tą, którą ja sobie upatrzyłam, kupiłam, mi się bardzo fajnie sprawdza i są właśnie dwie w zestawie, wszystko podlinkuję oczywiście.
Trzecią rzeczą, która u nas po prostu była numer jeden przez prawie 2 miesiące, to jest katarek. I my bez tego żyć nie mogliśmy, ze względu na to, że prawie od razu Leon dostał sapki. I to dostał takiej sapki, że bardzo ciężko w nocy spał. On się przewracał z boku na bok, po prostu ten nos miał zatkany. I to nie, że miał katar, on po prostu miał zatkany nos i po prostu było słychać, jak mu to świszczy w tym nosie. I po prostu szedł w ruch katarek kilka razy dziennie, bardzo mocno mu skrapaliśmy solą fizjologiczną, odczekaliśmy, polski język, trudny język, dosyć długo czekaliśmy, aż mu się tam wszystko rozpuści i odsysaliśmy mu to. On reagował na to różnie, czasami był bardzo spokojny, czasami histeryzował, więc czy to robi traumę dziecku? Nie wiem, Leon już żyje, jest szczęśliwym raczej dzieckiem, więc krzywdy mu to nie zrobiło, ale no inaczej po prostu się nie dało, bo to bardzo szybko odsysuje. Odsysuje? Chyba tak się mówi, odsysuje. Więc nie jest tak jak ręczne wsysanie, albo ta, że nie wszystko odessa, albo trzeba się napracować przy tym tylko szu, odkurzaczem i pokrzyku. I to przez prawie 2 miesiące non stop używaliśmy. I do tej pory, od czasu do czasu, jak mu się większa baba zagnieździ w nosie, także mu utrudnia oddychanie, to też tym odsysamy. Kolejna rzecz, która nam ratuje bardzo często życie, to jest Windy. Windy jest na wzdęcia, które mu tam zalegają i przeszkadzają, na kolkę, na zaparcie też, bo nasz syn bardzo często ma zaparcie, się męczy i stęka i potrafił nawet 5 dni nie robić kupy. I jakby wieku to jest normalne, że dziecko robi co 5 dni albo co tydzień kupę, ale po prostu było widać, że on się z tym męczy. Mój mąż wrócił, poczekajcie chwilę. No, jak mówiłam, to jest normalne, że dziecko w tym wieku robi rzadko kupę, tylko po prostu było widać, że on się męczy. I on się męczy i męczy, grymasi i płacze i po prostu się czuje taki nieszczęśliwy, więc po prostu no, musieliśmy się tym ratować i on się odgazowywał i od razu robił kupę. Próbowaliśmy czopków glicerynowych, ale tak niezbyt działało. A to w bardzo fajny sposób działa, ale też staramy się używać tylko jako ostateczność, kiedy po prostu, no po prostu akt desperacji jest, a nie, że to jest reguła. Kolejną rzeczą, która nam bardzo się przydała, to jest kosz Mojżesza. My mamy dwa kosze Mojżesza, jeden jest wiklinowy, dostaliśmy go od rodziny razem z płozami, które bujają go. I go nosiliśmy w tym koszu wszędzie, do łazienki, do salonu, w sypialni, w tym spał, po prostu wszędzie go nosiliśmy w tym koszu, w szczególności w pierwszym miesiącu, kiedy on bardzo dużo spał. Teraz to już używamy mało, najczęściej w nocy i w tym momencie mamy dwa kosze, bo jeden dostaliśmy, ten słomiany dostaliśmy w wyprawce warszawskiej. I on mi powiedział, że jest lepszy niż wiklinowy, ze względu na to, że on jest miękki. I się zdarzało, że jak go bujaliśmy na płozach, to on przez sen uderzał głową o tą wiklinę. No wiklina jest dosyć twarda, więc stwierdziliśmy, że to może być nieprzyjemne dla niego, więc teraz on śpi w nocy w tym, jak go bujamy, tak on uderza o tą słomę, to mu to nic nie robi, bo to jest naprawdę miękkie i w żaden sposób nie przeszkadza. To jest o wiele lżejsze, jakoś tak bardziej praktyczne bym powiedziała, więc jakbyście chcieli kupować takie kosz Mojżesza, to polecam właśnie słomiany. Też ten wiklinowy ma wyściółkę, po to, żeby było miększe te ścianki, ale ja mam wrażenie, że ta wyściółka, jakby dziecko przyłożyło buzię niechcące przez sen, to niekoniecznie by dobrze oddychało przez ten materiał, a tutaj niepotrzebna jest żadna wyściółka, są właśnie dziurki w tym, więc jak dziecko przez sen niechcący przyłoży buzię do ścianki, to w żaden sposób nie będzie mu to utrudniało spanie i też to nie będzie dla niego niewygodne. Ja wiem, że to nie u każdego się sprawdza, bo po prostu są czasami dzieci nieodkładalne, że muszą być cały czas przy rodzicu i wtedy to u was się po prostu nie sprawdzi. U nas Leon pierwszy miesiąc bardzo ładnie spał i w dzień i w nocy, teraz głównie w nocy bardzo dobrze śpi i jest odkładalny w 80% w nocy, więc śpi w tym w nocy i płozy i kosz Mojżesza też jest fajną sprawą, ze względu na to, że po prostu może to być bardzo blisko łóżka, a jednocześnie możemy to zawsze przesunąć bez najmniejszego problemu, bo to jest lekkie.
i nie trzeba wstawać do niego, żeby zajrzeć, zobaczyć, czy dobrze śpi, czy nie śpi, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje, żeby mu podać smoczek, żeby go pogłaskać, żeby go uspokoić. Nie ma najmniejszego problemu, nie trzeba gdzieś tam hen-hen stawiać, albo gdzieś jakoś się bardzo schylać, po prostu podnosi się głowę, patrzy, aha, wszystko w porządku i idzie się spać. Więc w naszym wykonaniu, czy tam się pobuja właśnie na tych płozach, więc u nas to się fantastycznie sprawdza. Kolejną rzeczą, która nam ratowała życie przez bardzo, bardzo długi czas, to jest piłka. To jest taka zwykła piłka, która zazwyczaj żona zachodzi w ciąży, to każe mężowi kupić, bo ona będzie ćwiczyć w ciąży, a tak naprawdę przez całą ciążę tego nie rusza. Ewentualnie podczas porodu się przydaje, żeby się zrelaksować, żeby tą główka przechodziła przez te kanały rodne. Więc ja z tego najbardziej korzystałam z mężem, jak Leon właśnie miał problemy brzuszkowe. Przez dwa i pół miesiąca, chyba przez dwa. To była jedyna rzecz, która na niego działała. Żadne chodzenie, lulanie, pierśni, playstation, smoczek, nic. Tylko właśnie bujanie na tej piłce i to nie było takie lekkie bujanie, to było tak mocne bujanie, że po prostu mu głowa skakała, ale to było jedyne, co sprawiało, że on był spokojny, bo właśnie przez te wszystkie gazy i tak dalej, on po prostu był markotny i to było jedyne, co go uspokajało, więc potrafiłam się na tym chopać przez 2 godziny. Jak ja przestawałam chopać albo zmniejszałam częstotliwość chopania, to się budził, to zaczynał marudzić, więc no to było jedyne, co go uspokajało. Na szczęście już te czasy minęły i od czasu do czasu mój mąż go na tym usypia, więc to nadal jest przydatne. Kolejną rzeczą, która nam się fajnie sprawdziła, to jest, tylko nie będę tego, może pokażę. Nie, dobra, podlinkuję wam, jak to wygląda. Jest nawilżacz powietrza. Jak Leon dostał sapki, to nam wszyscy lekarze mówili, byliśmy 5 lekarzy, to wszyscy nam lekarze mówili, że na sapki tak naprawdę nie ma sposobu, żadne diety eliminacyjne i tak dalej nie pomogą, bo sapka to jest sapka i po prostu dziecko musi to przeżyć, przychodzi nagle, odchodzi nagle i tak faktycznie było, nie zorientowaliśmy się, kiedy ta sapka przeszła. Trzeba po prostu wietrzyć w pomieszczeniu, można dziecka przegrzewać, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 20-23 stopni. Trzeba chodzić z dzieckiem na spacery codziennie, żeby łapał świeże, wilgotne powietrze. Trzeba mu skraplać, trzeba mu odciągać, no i trzeba, znaczy nie trzeba, ale bardzo fajnie, jak ma się nawilżacz powietrza w domu, bardzo często w okresie grzewczym jest po prostu to suche powietrze i ta sapka się po prostu pogarsza. I ja weszłam na internet i znalazłam bardzo fajnie recenzjonowany nawilżacz powietrza, on chyba kosztował, nie chcę skłamać, 250 zł, no podlinkuję go. I nam się bardzo, bardzo, bardzo fajnie sprawdza po prostu. I mamy wrażenie, że też nam się jakby lepiej funkcjonuje. Na początku on chodził cały dzień na okrągło i po prostu nam się wszędzie woda skraplała na wszystkich oknach i aż się pleśnie na tych oknach porobiła. W tym momencie po prostu włączamy go na noc w sypialni i tylko w sypialni nam chodzi. No i kolejną rzeczą, z której ja jestem mega, mega zadowolona i Leon na tym też ogromnie korzysta, to jest śpiworek. Ja go trochę tutaj pozapinam, żeby lepiej wyglądał. Gdzie tutaj jest suwak? Tu jest suwak. I ogólnie ja mam trzy śpiworki. Mam dwa kupione w używanych rzeczach. Podlinkuję wam ten vlog. Nie ten vlog, tylko haul. Mam dwa śpiworki, które kupiłam w używanych rzeczach. Mam też jeden, który kupiliśmy w smyku, po prostu w mniejszym rozmiarze, 56, on w tamtych się topił. I on po prostu w nich w nocy marzł. On miał na sobie dwie warstwy, był otulony tetrą, taką frotelową. Był w tym śpiworku i po prostu rączki lodowate miał. Bo to były takie zwykłe bawełniane z cieniutkim czymś w środku, które w tym okresie jest po prostu za mało, po prostu za mało dla niego i żaden z tych śpiworków się po prostu nie sprawdzał. I ja po prostu w desperacji kupiłam taki oto śpiworek firmy,
który nie pamiętam na pamięć, Makaszka. Ja z tej firmy mam śpiworek do wózka i mówkę. Jeśli też pytaliście, jaka to firma, że ładne, ładne, ładne. I naprawdę jestem bardzo zadowolona i z tych do wózka rzeczy, i z tego śpiworka jestem przeogromnie zadowolona. Oni mają zawsze, mają, nie zawsze, chociaż w sumie zawsze, mają bardzo ładne printy w swoim sklepie. Oni te printy projektują, szyją w Polsce, co prawda nie sami, ale wysyłają do szwalni w Polsce i tam to wszystko szyją, więc polska fajna robota, to jest bardzo fajnie ocieplane, jest niewiele cieńsze od naszej kołdry, więc fajnie go grzeje, więc ma na sobie dwie warstwy, tetry ma, ale już bardziej jako zabezpieczenie, że jak pielucha przeciekła czy coś takiego, to nie będzie trzeba śpiworka zmienić, bo na razie mam tylko jeden taki śpiworek, mam zamiar kupić drugi. I on naprawdę bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Suwak, jak go zsuniecie, to on jest rozsuwany od dołu, więc możecie zmienić pieluchę dziecku bez rozbierania go całkowicie. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie polecam. Co prawda to jest dosyć duża inwestycja. Nie chcę skłamać, ile zapłaciłam za ten śpiworek. 180 chyba złotych. Więc to jest dużo, dużo, bo my za śpiworek ze smyka zapłaciliśmy, też nie chcę skłamać, ale 50 zł, może na promocję, może nie, ale tak z 50 zł, ale to w ogóle się nie sprawdzało, podczas prania się mychaciło i tak dalej, i po kilku praniach to wyglądało tak, jakby to była rzecz zużywanej rzeczy, a nie kupiona nówka, a to co prawda przepieram na szybkim praniu, takim pół godziny, no bo to się nie brudzi, nie zostało jeszcze ani razu przesikane, więc tylko czasu do czasu go wrzucam do pralki na szybkie pranie, żeby go przeprać, ale jak na razie po prostu jak wyglądało, jak było, jak wyglądało jak nowe, tak dalej, wygląda jak nowe. Nic się nie przebarwiło, nic z tych rzeczy, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona, jak powiedziałam, mam zamiar kupić jeszcze jedno takie. I ostatnia rzecz, która nam się przydała, ale nie jest koniecznością. To jest po prostu mój właściwie kaprys. To jest taki wielorybek do zlewu. Ja go raz prałam, niechcący go z czymś uprałam, co sprawiło, że się po prostu tutaj poprzyklejały materiał z tamtej rzeczy. Tutaj połowa została ogolona, tutaj połowa. Na tą połowę nie miałam czasu ogolić, ale tak czy siak kupiłam to w fabryce wafelków, chyba tak się nazywa ten sklep internetowy, oczywiście wszystko podlinkuję. I nie stwierdziłam, że po prostu wanienka plastikowa to dla nas rzecz za bardzo zagracająca. Już abstrahując od tego, że plastik, tak, bo to też jest plastik, no bądźmy szczerzy, ale po prostu na tą wanienkę nie mamy miejsca. Najzwyczajniej w świecie nie mamy miejsca, mamy za małą łazienkę, żeby tą wanienkę gdzieś upchnąć. Co ma leżeć to w wannie, no to za każdym razem będziecie się brać prysznic, to będziemy musieli wyjmować i wkładać. Jak będziemy dziecko chcieli wykąpać, to musimy się nad tą wanienką pochylać. Możemy kupić stelaż z tej wanienki, żeby się nie pochylać, ale ten stelaż też trzeba gdzieś wsadzić, gdzieś zagospodarować. Też jak dziecko jest małe, też się trochę będę bała sama myć w tej wanience, że coś mi się dziecko obśliźni, utopi albo coś. A to po prostu się wkłada do zlewu i to nam się od pierwszych dni w domu świetnie sprawdza aż do teraz. Leon jeszcze z tego nie wyrósł, bardzo fajnie w tym jest otulony, tu ma... Aparat mi się przegrzał. Na czym skończyłam? Nie mam zielonego pojęcia, na czym skończyłam, więc powiem to, co chcę powiedzieć. Tutaj ma taką siateczkę, która sprawi, że jak coś tam by było zrobione, numer jeden albo numer dwa, no to po prostu przejdzie przez tą siateczkę i tą siateczkę bez problemu można opłukać. Można też wrzucić do pralki. Dziecko się w tym nie zsuwa, dziecko sobie wygodnie leży w tym, a człowiek albo tym kranem, albo ręką go obmywa bez najmniejszego problemu. I ja jestem w tym zakochana, mi się to strasznie podoba. Jak Leon z tego wyrośnie, to podejrzewam, że po prostu będziemy się razem z nim kąpać. I tyle. Bo żadnej wanienki naprawdę nie mam zamiaru kupować, bo jak powiedziałam, nie mam na to miejsca, a tutaj po prostu na...
Na grzejniku, który wisi nad wanną, po prostu wieszam to, ścieka do wanny, przy grzejniku wysycha, od czasu do czasu wrzucam to do pralki, żeby wszelkie bakterie i inne brudy wypłukać z tego. I tyle. I jeszcze zapomniałam powiedzieć na temat tej butelki. Uważam, że warto mieć chociaż jedną jedyną butelkę w domu i jakąś mieszankę albo zachomikowane własne mleko, czy to w zamrażarce, czy w lodówce. Bo zawsze coś może się wydarzyć. Możemy być już tacy zmęczeni, żebyśmy chcieli, żeby ktoś dziecko przypilnował w nocy, nakarmił, to dajemy butelkę temu komuś. Chcemy chociaż się na 2-3 godziny spotkać z koleżanką na kawę w pobliskiej kawiarni, dajemy komuś butelkę. Planujemy wrócić na karmienie, nie zdążymy, dziecko się wcześniej obudzi głodne i tak dalej. Ta osoba, która zostaje z dzieckiem, ma butelkę w domu przygotowano z czymś, czy musimy gdzieś pojechać, nie możemy zabrać dziecka, butelka, nie daj Boże coś się stanie, wylądujemy w szpitalu, butelka. Zawsze warto mieć chociaż tą jedną butelkę z czymś do nakarmienia dziecka, że w razie W, żeby po prostu była i żeby dziecko nie było głodne. I to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o te wszystkie moje top, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Moje top 8 rzeczy, których używaliśmy prawie non-stop przez te 8 miesięcy. Przez te 3 miesiące, które nam się świetnie sprawdziły, których jestem bardzo zadowolona, które uważam, że pieniądze były świetnie wydane. Dajcie mi znać, co u Was się sprawdziło, czy któryś z tych rzeczy, czy żadne z tych rzeczy, czy macie swoje i inne ulubieńce. Jestem bardzo ciekawa, bo jak byłam w ciąży, to oglądałam na nabożnie, że tak powiem, takie filmiki właśnie stąd ten, albo czego nie kupować, albo dziecięce buble, czy coś takiego. Więc dajcie mi znać, jak było u Was i do zobaczenia, pa, pa!